Cześć kochani, jest drugi dzień świąt. Niestety, no Wigilia była dla nas taka dosyć ciężka, trochę polataliśmy po szpitalach, ale koniec końców wszystko zakończyło się dobrze. Także, no jak sami się domyślacie, no nie miałam głowy do tego, żeby wam cokolwiek nagrać. Plany miałam olbrzymie, no niestety nie było ani na to czasu, ani chęci. Taka prawda, ale jestem dzisiaj z wami i słuchajcie, pokażę wam, co dostałam od świętego Mikołaja. Zobaczycie, czy byłam grzeczna. Na początek, słuchajcie, zaprezentuję wam skarpetki bambusowe we flamingi. Zobaczcie, mam różne, przeróżne kolory, do każdej stylówki będą mi pasowały. Fajnie trafiają do mojej kolekcji flamingowych skarpetek. Dalej, dostałam, słuchajcie, maseczkę z Yandy, szybki lifting. Czarna róża, akwainfuzyjny kwas hialuronowy, olej makadamia i olej arganowy. Także zobaczymy. Szybki lifting, no tak, no przyda mi się lifting, już się starzeje, jakby nie patrzeć. Delia, budyń do ciała, figa z makiem. Także wypróbuję sobie. Co się śmieje, jeszcze figa z makiem? Budyń do ciała, figa z makiem. No zobaczymy, ja lubię wszystko co figowe, więc mam nadzieję, że to będzie fajne. Kolejna rzecz to, słuchajcie, paletka Maki Unika. Paletka jest Bingo Flamingo. Co prawda ona nie ma jakichś super recenzji, kochani, ale no, stwierdziłam, że chcę mieć ją w swojej kolekcji i chciałabym sama ją przetestować. Nazwy tych cieni w środku też są superowe, bo jest White Parrot, Flamingo, Pink Kakatu, Brown Pelikan, Cormoran, także nazwy różnych jakichś tam ptaków. Nie ma w środku lusterka, cienie prezentują się tak. Jest troszkę satynowych, troszkę matowych, ale jest czarny, jest jasny też, także można coś tutaj pokombinować i oczywiście za jakiś czas pojawi się na moim kanale test tej paletki, jak żeby inaczej. Kolejna rzecz to puder pod oczy, sypki o matowym wykończeniu marki Clarins. Oglądałam jakiś czas temu filmik u Maxi, no i ponoć ten puder jest super, także chciałam go sama przetestować. No i super, że go dostałam, dobrze się składa, może to połączymy w jakiś jeden test z tą paletką cieni. Dalej, dostaliśmy tutaj z Michałem taki wspólny prezent i tam było różne były rzeczy, między innymi, słuchajcie, takie ringi do serwetek na stół, także fajnie, bo tutaj mam ich chyba 6 czy 7, także na cały stół różne wzory, takie drewniane,
Myślę, że fajnie się to będzie prezentowało. Mam nadzieję, że może za rok zrobimy Wigilię u nas. Zobaczymy. Słuchajcie, tutaj dostałam zaległy prezent urodzinowy. Słuchajcie, i jest to pendrive. Ach, jak widzicie. Muszę tylko sprawdzić, ile to jest giga, czy 32, czy 64. Wiecie, jak teraz montuję te filmy, to muszę mieć dużo miejsca. No i a tu dysk, tu pendrive, także to fajna jest opcja. Bo muszę to inaczej zamocować, ale jeszcze nie miałam czasu, żeby to zrobić. Także taki słodki pendrive. I tutaj dostałam przepiękny zestaw dwóch filiżanek, zobaczcie, flamingowych. Są to, słuchajcie, filiżanki z kolekcji limitowanej Queen Isabel, słuchajcie, w hrabstwie Staffordshire. Także zobaczcie, coś takiego dostałam. Taka przepiękna filiżaneczka. Limitowana edycja. Właściwie no komplet dwóch, także za chwilkę zaważę sobie w tym kawkę. A kupiłam fajną kawkę do kapsułek, znaczy kapsułki z kawą Dolce Gusto, kokosową, jedną i z mlekiem owsianym na wypadek, gdyby na przykład Małgosia mnie odwiedziła. Małgosia, zapraszam na kawkę z mlekiem owsianym, specjalnie pod Ciebie kupiona. Mam nadzieję, że będzie dobra. No i dobra, to sobie odstawimy na bok. Chyba tu Bimber do nas nie przyjdzie. Tutaj w wspólnej paczce był jeszcze taki oskrzat, słuchajcie, do powieszenia. Także gdzieś go zaraz tutaj u nas umieszczę. Dostałam świeczkę zapachową marki Home Aroma Mystic, świeca zapachowa. Pachnie ładnie, słuchajcie, nie wiem co to są za nuty tutaj. Design też fajny, taki trochę marokański, tak mi się przynajmniej kojarzy. No i na pewno zapalimy, zobaczymy. Jak będzie dobra, to dokupimy jakieś inne zapachy. Tu jest sama torebka. Kolejny produkt, słuchajcie, to rajstopy Flamingo. Z flamingiem, tutaj widzicie, dobrze pokazuję, tak, flamingiem przy kostce, z cyrkonią chyba, z tego co dobrze widzę. Nie wiem, czy to jest na dwóch nogach, podejrzewam, że na dwóch. Marka Noku? Fantasy by Nitex, czyli chyba Nitex, czy nie? No, w każdym razie made in Poland. Super. Mówię Wam, że wszystko dzisiaj flamingowo będzie. Dalej, słuchajcie, dostałam pędzle marki Jesap czy Jessap. Dajcie znać, jak powinno się to czytać. I słuchajcie, można je kupić na AliExpress. Pewno taniej i szybciej, ale wiem, że też i w Kokolicie są dostępne i jeszcze w jakiejś tam innej drogerii. Także jak znajdę, to Wam podlinkuję. I mam tutaj zestaw. Ile ja tu mam tych pędzli? Dużo. Dużo jest tu pędzelków, są tu zarówno pędzle do twarzy, jak i do oczu, słuchajcie, zobaczcie, te większe zostawiam jeszcze w osłonkach. O. Zobaczcie, z taką różową tutaj rączką, skówka jest taka tutaj rose gold, także no ekstra będzie to się, ekstra będzie to wyglądało na mojej toaletce. Także super chętnie je przetestuję, pędzli, słuchajcie, nigdy za wiele. Zwłaszcza jak robimy jakieś takie makijaże mocno kolorowe, mocno zwariowane, no to wiadomo, że zaraz musimy te pędzle myć, żeby nam to włosie gdzieś tam nie zafarbowało. Także jestem zadowolona naprawdę z tych pędzli, też je przetestuję. Dalej, słuchajcie, dostałam tutaj piżamkę, taką właściwie koszulę nocną, ale też z flamingiem. Zobaczcie, taka szara piżama z flamingiem, chyba z parasolką, tak, z parasolką. Ja co prawda bardziej śpię w takich, wiecie, kompletach, spodenki, koszulka, no ale zobaczymy, jak ja to będę może w tym śmigała po prostu po domu. Także sukcio. Dalej dostałam kolczyki. No już Moniśka rozrabia. Zobaczcie. Takie blaszane, czy tam metalowe, jak to tam powiedzieć, właśnie z różowym brokatem. Także też wszystko, słuchajcie, pod kątem flamingowym, pod kątem różowym. Kątem różowym, to brzmi dziwnie. Tutaj dostałam, słuchajcie, ręczniczek niebieski z flamingami. Co to tak wygląda? Teraz pokażę, co Ty dostałeś. No mi by też było bardzo grzecznie. Wrócimy. Słuchajcie, dostałam super cień, właściwie brokat marki Faberlic. I to jest brokat.
Moment, co Cię tam interesuje? Wszystko Cię interesuje, nie? O, zobaczcie, nie wiem, czy kamera tutaj ten odda ten błysk, ale to jest czysty brokat. Ale faktycznie, jak sobie to zesłoczywałam, to bardzo fajnie się to przeniosło na rękę. Zobaczymy, jak to będzie się przenosiło na powiekę. Myślę, że to będzie fajna opcja właśnie, żeby podrasować sobie makijaż, zwłaszcza teraz nadchodzą Sylwestra i Karnawał. Także na pewno to przetestuję, jestem ciekawa tego efektu. I tu mam jeszcze jedną próbkę z Mixy Fialuro Gel. Także zobaczymy, też sobie przetestuję, co to jest krem intensywnie nawilżający. To może być fajne na moje czoło. Dobrze, jeszcze Wam pokażę, co dostałam od mojego męża, słuchajcie. Okej, okay, dostałam, słuchajcie, zaraz to założę. Dostałam taki oto, słuchajcie, szlafrok marki Anna Fields, zobaczcie. Jest bardzo przyjemny, bardzo cieplutki. No, wzór jest flamingowy, więc co tu dużo mówić. Zaraz Wam pokażę jeszcze jego długość. Tu mam bluzę pod spodem. Także taka długość są kieszonki. W końcu nie mam jakichś tam, wiecie, za długich rękawów, bo wiecznie to jest inny problem. No i fajnie, także Michał trafił. Nie spodziewałam się, że kupił mi coś innego niż listy, którą przygotowałam. Także fajnie. Fajnie, na pewno byłam zaskoczona. I co, kochani, może otworzymy okienka, no bo niestety tutaj dałam ciała. Wesołych świąt, czyli bez podpowiedzi żadnej. A może to była podpowiedź? No to jaki pomysł masz? Co jest w środku? Bombka. Tak? Nie wiem, tak wyglądasz, jakbyś wiedział, co tam jest. Lata praktyki. Znaczy, to jest chyba jakiś ogromny kubek. It's the most wonderful time of the year. Zobaczcie, taki duży kubek, ile to może być? Z pół litra chyba, nie? Także o, taki kubek do kolekcji, także no teraz mam po prostu w czym pić, a jeszcze dostałam jeden kubek z flamingiem, który jest w warce. Także super, dziękuję bardzo. Kartonik zaraz dam do Lindusza, ale żeby nie szaleścił, to jeszcze chwilkę poczeka. Tutaj mam co? Tutaj mam kolejną dziecko czwórkę. Coś miękkiego. NAKD. O kurde. Torebeczka, słuchajcie, taka marka NAKD. Słuchajcie, czerwona pantera. W środku jest przekrótka na telefon i taka jeszcze zamykana. Tutaj jest na napę. No ciekawa, nie mam chyba w sumie żadnej czerwonej torebki. Albo nie pamiętam. No ale jest to na pewno coś innego, coś takiego, myślę, wyjściowego. Także subciu, subciu, bardzo fajny prezent. Podoba się dla mnie. No jest woreczek przeciwkurzowy, także ekstra. Zwłaszcza, że torebka jest taka materiałowa, to fajnie, żeby się nie zakurzyła. Subcio. No i słuchajcie, z Martą postanowiłyśmy w tym roku, że robimy sobie prezenty do 31, z 31 włącznie, bo zawsze był taki smutek, że już o 24 już koniec tych prezentów, fajne było to rozpakowanie, także rzuciłam pomysł na poprzednich vlogmasach ubiegłorocznych, że robimy sobie te kalendarze dłużej. No i mam, tylko że ja Marcie nie dostarczyłam tych kolejnych okienek. Także może dzisiaj jakoś, jakie uchwycenie, to może i dzisiaj podrzucę. Bo nie może tak być, że ja mam, a ona nie ma. Także otwieram dziecko piątkę. Ale dobra, Christmas, po prostu hit. Zobaczcie. No to już chyba za rok zużyjemy ten papier, nie? Super i 26. To Fifi, ale takie świąteczne wydanie, proszę, zobaczcie sobie. Także takie o rzeczy dostałam z kalendarzy adwentowych. No i jeszcze Wam pokażę, co dostałam. A, tu mam jeszcze jeden. Jeszcze dwa właściwie prezenty, słuchajcie. Jedno to jest taka świeca w kształcie choinki.
Chyba taka sojowa to jest, chociaż pewna nie jest. Coś miodem tak pachnie, to nie wiem. Może miód to jest po prostu. I słuchajcie, i tutaj jest mydełko pachnące czekoladą. Bardzo super. Powiem wam, zawsze mieć jakiś świeczek szkoda palić. Bo tak ładnie wyglądają. Ale raz tak trzymałam tą świeczkę, trzymałam i stopniami na słońcu i ten sam rozumiem. No i słuchajcie, dostałam jeszcze prezent świąteczny od Ani i Pawła. Słuchajcie, zestaw solniczka i pieprzniczka, takie reniferki słodkie. To też chyba już za rok z tego skorzystamy. Dostałam prezent urodzinowy. Rękawicę flamingową. Zobaczcie. I fartuszek do gotowania. Do gotowania, do kuchni taki. A też to jest szczepione, to nie wiem, czy wam pokażę. No w każdym bądź razie print jest taki sam jak na rękawicy, czarno-złoty. Super, dostałam kolejne to fifi, także będzie jedzone. I dostałam, słuchajcie, jeszcze książkę Weronika Muszkieta, Ola Sieńko, projekt rośliny. Z racji tego, że mam tu fioła na punkcie roślin, co prawda ostatnio też je zaniedbałam, ale mam nadzieję, że tutaj ta książka pomoże mi jeszcze lepiej dbać o te moje kwiatki, żeby mi nie usychały i nie wiem, nie usychały, no, po prostu, żeby mi przeżyły. Bo przez przędziorki zginęły moje trzy oleandry, oliwka i co jeszcze? Mandelilla, pomarańcza, moje same egzotyczne kwiatki. Także kochani, no na dzisiaj to wszystko. Chyba byłam grzeczna, skoro dostałam tyle super prezentów, czy dostałam kasę od babci, także coś sobie kupię na pewno, jakiś kosmetyk do testów. No i tyle, także uważam, że byłam grzeczna i naprawdę super prezenty dostałam, wszystko flamingowe. Także super, wszystko się przyda na pewno, także każdy trafił z zakupem. Michaś, a ty jesteś zadowolony ze swoich prezentów? Tak. Michaś, powiedz, co dostałeś? Ja dostałem klocki Lego. I klocki Lego i gry planszowe i dodatki do gier planszowych. Tak, jeśli chcielibyście zobaczyć kolekcję Michasia planszówek, to chętnie nagramy. Co tam Michał już ma, bo już nazbierała się, no dużo masz już, nie? 60 sztuk chyba, no. No, także jest o czym nagrywać, także dajcie znać, jeśli jesteście zainteresowani. No i Bimbiś też dostał prezent, słuchajcie, dostał takiego kuraka, już widzicie, trochę jest zmęczony życiem, znaczy brudny. Bo jeszcze go nie pogryzł i to jest jedna z niewielu zabawek, które jeszcze nie zniszczył. I jest to jego pierwsza zabawka piszcząca, bo jakoś tak zawsze baliśmy mu się kupować. No ale jest w niebo wzięty i lata dumny wszędzie z tą zabawką. Wrzucę wam tam przebitki, jak właśnie szaleje. Dimer, co to za kurak? Tutaj pan Ciała, pokaż, co ty dostałeś superowego. No. Dziękuję, że byliście ze mną przez te vlogmasy i może nie było to z taką częstotliwością, jakbym chciała, ale mam nadzieję, że wam się podobało, że jakoś tam w tą atmosferę świąteczną choć trochę was wprowadziłam. No i mimo, że dodam to dzisiaj, to życzę oczywiście wam wesołych świąt, przede wszystkim zdrowych. I to tyle, kochani. Subskrybujcie oczywiście, komentujcie, lajkujcie. Pozdrawiam was cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! 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 Dzisiaj jest Wigilia, tylko jeszcze nie ma wieczoru, więc... No zdrówko! Nie, dzisiaj mamy 24. Okienko. Szkoda, że to ostatnie. No pewnie, że szkoda. Myśmy tak otwierali. No, ale już się adwent kończy, tak, dzisiaj? No. Dobrze, to czytamy ciekawostkę, a ty rozpakowujesz. Postaraj się ładnie tutaj taśmę pozrywać. Tak, bo piękny papier jest. 24. W Polsce prezenty roznosi nie tylko Święty Mikołaj. W Małopolsce podarki roznosi aniołek. Na Pomorzu gwiazdor, a na północnym Śląsku gwiazdka. To wiecie, nie? Bo mieliście tak, takie zajęcia w szkole, ale tak? Fajna. No pewnie, że fajna ciekawostka.
Ale się zakleiłeś. Poczekaj, tu chyba taśma jeszcze jest od spodu. Pranie, tu taśma jeszcze obklej. O, i teraz Anka będzie ładnie. Poczekajcie. A strzelamy, co będzie? Zabawne. Klocki. Klocki jakieś. Co to tam tak grzechocze? Nie wiesz? O matko. Dobra, tutaj też ma otwieranie. No. Może nożyczki weź. Może. No. To weź nożyczki. Tutaj tak przejąć. Tutaj z boczku trzeba rozciąć. Rozetniemy. No, szybciutko, Antek. Chodź. No, tutaj tnij. Ja ci rozchylę. Hop. Tniemy. I teraz zobacz, może pociągniemy tutaj. No, pomagaj mamie, bo mama nie ten. Jedną rękę sobie. O, ciągnij. O, poczekajcie, 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 trzymaj. No i a, tam pójdzie teraz. Pomalutku, poczekajcie. O, tu się otworzyło, super. Jezu, co to są klocki dla was. No widzicie. Praniu. A to dla mnie, to ty rozłóż mamie, pokaż, jaki śliczny ten sweterek. Jezu, jakie piękne reniferki, to chyba ty, Franuś i Antuś reniferek, tak? No piękny sweterek. Ale zaskoczenie. Ale te grzechoczenie to zgadłam, że tam coś grzechocze, klocki grzechotały. Śliczne, ale prezenty piękne, no to pokaż, co to za bawki. Patrz, szczurek jest. Drugi, a u mnie jest banan, śmietnik. A, ty masz śmietnik, to jakaś jest do czyszczenia ulic, pojazd. A ty co tam masz, koparkę jakąś, czy co to? Nie. Tak, ale fajne, i taczka, i ludziki. A, no i co się mówi? Dziękuję, ciociu. No dziękujemy, śliczny. Cały kalendarz był super. No. No, dobra. Nie wiem, co bym miała wybrać, co było najlepsze. Wszystko było super, nie? No. Jak myślicie? No sweterek jest cudny. Cudny sweterek. Wszystko było fajne. No. I kosmetyki, tak? Dla was co najfajniejsze? Gąbeczki. Gąbeczki. I Lego, tak. Lego i pistolety. I pistolety. Jeszcze tak. Było autko pierwszego. No, było, tak. Autko też. No, autko też. Super. Ale niespodzianka. Ja tak podejrzewałam, że ciocia coś tutaj włoży dla was. Ja też. Już odpakowujesz? No pewnie, teraz złożycie, tak? Mówiłem, że tylko będzie tam coś dla ciebie, a jednak w głębi tak czułem, że coś dla nas będzie. No pewnie. No dobra, to machamy, tak? Pa! Pa! Pa!